co tam za tymi krzakami tam wygląda, tak? Powiem tak, wszystkiego można było się spodziewać, ale że w Przyłęku znajdę coś takiego. Czekam na właściciela, aż wyjdzie jakiś. Żeby się dowiedzieć skąd, po co, na co, dlaczego to tutaj jest. Czy przygotowania do wielkiej wody. Ja pierdzielę. Ale coś pięknego. Nie do opisania. Do czego to służy? W jakim celu? Nie wiem, może ktoś wyjdzie, by coś tu powiedział, coś. Ale silnik już widzę po tym. Po chłodnicach, że to jest ogrom. I właśnie idzie właściciel, może coś ciekawego powie na temat tego. Zaraz zobaczymy. No i już mniej więcej wiem, o co chodzi. Dla jakim to jest celu zakupione. Tu pan wiadomo, trzeba uszanować, że nie chce się pokazywać. Nazwa tego amerykańskie. Docelowo będzie to w Kazimierzu. Mój film jeden jest, dokładnie o który Kazimierz chodzi i jak to wygląda. I to będzie pod turystykę. Pod turystykę. Obecnie jesteśmy tu w Przyłęku. Czy widzę tutaj pan mądrze sobie gospodaruje pieniędzmi. No i coś takiego. To jest ogromne. Kupę metrów. No wiadomo, później sobie wyczytam dokładnie ile to ma koni, ale silnik jest potęga. Cała dupa to silnik. Zaraz zobaczymy, gdzie tu się wchodzi w ogóle na górę. Kurde, opony giganty. Ile to ma? Opony giganty, ale nie widzę dokładnie ile to ma dokładnie. Jaka fela. No i co? Proszę. Jakie kurde śmigło do tego. No jest pięknie. Aluminiowe. No aluminium. Aluminium, tu jest guma, żeby to nie rdzewiało itp. Tu jest się po kole pewnie wchodzi, tu. Jedna noga tu, druga tu i jesteśmy w górze. Patrzcie, co to kuźwa jest. Navigation, czyli engine only, fuel, czyli po angielsku, to jest, tak jak mówiłem, amerykańska wersja. A już jak przeważnie się wchodzi, to albo rosyjskie, albo ukraińskie, ale głównie to rosyjskie. Szkoda, że mnie wytłumaczył, nie odpalił tego, jak to jest proces włączania, co do czego. Na pewno to jest na chodzie, tak mówił, ale pewnie akumulator trzeba podładować. Kurde, telewizorek. Tu jest pewnie a la CB, a radyjko jakieś do łączenia się z portem żeglugi. Tu jest kawałek lampy. Nie jest tutaj, widzę, tak bardzo skomplikowane. Tutaj nie wiem, kto, jak ktoś miał do czynienia z taką maszyną, to może napisać ewentualnie, o co chodzi z tutaj Citex, o co tu chodzi. Co, jakie tu pomiary wychodzą? No i co tu widzę? Prędkościomierz. Water, woda, olej, amperaż, paliwo, dwa zbiorniki paliwa, on, czerwony przycisk, nie wiem do czego jest, kilometry, 3021 km godzin, bo tu haus, czyli godzin. No to kurde, no to za dużo.
Za długo to nie pływało. Pięknie to wygląda, ten siodeczek. Tu jaka antena, klaksonik. Ja żem tam tankowałem i tak mi się rzuciło, mówię, łódka, a co będę łódkę patrzył? Ale już koło, to mnie zaciekawiło. Czemu to ma koła? Tutaj jak na normalnym statku, wszystko blachy grube. Jakiś luk ładunkowy tutaj jest. No i tutaj jest engine motor. Tu mam zgodę na ogromnięcie tego. Powiem tak. Ogromny silnik. Ogromny senior. Trudno powiedzieć, o co tutaj chodzi w tym, ale jaka rura, kurde. Tu jest chyba dopływ powietrza. Kolektor. Z tej strony, tam jest alternator. Przejdziemy tu wyżej. No powiem tak, to jest myśl motoryzacyjna. A nie, no. Nie powinien być alternator, ale tu mi wychodzi, że to jest prądnica. Mogę się mylić. No, jak ktoś miał do czynienia z taką maszyną, jakie tu są węże? To są węże jak w koparce, kurde. Wentylator ogromny do chłodzenia. Konkretny. Jedna chłodnica. Tu jest nagrzewnica. Ogromne, jakie tu jest centymetrowe, tu są aluminiowe te. Tu jest pół centymetra blachy, aluminium. Tu dwa paski. Tu jest trzy pachy. No i półtora metra w dół jeszcze. Tu jest pewnie filtr paliwa. Nie jestem fachowcem. Nie mam do czynienia z takimi silnikami. Co tu pisze? Detroit. Detroit, a numer jest jakiś. Diesel pisze, to wiadomo, bo czuć. I tu by trzeba było z drugiej strony jeszcze otworzyć i zobaczyć, jak to, co to. Fajnie piszcie, zobaczymy, czy się z drugiej strony da otworzyć. No ale 3 metry szerokie, półtora. Może dwa z tamtą długie i to jest tylko silnik. Tu żadnych fajerwerków innych nie ma. Ja tu trochę szaleję z tym telefonem. Jakie węże, jakie połączenia. Turbiny nie widzę. Czyli ma dwa wydechy z dwóch stron, na kolektory się rozchodzą. No powiem szczerze, że konkret. No widzę, że przebiło to Estonię. Ta jedna maszyna przebiła konkretnie Estonię pod każdym calem. Chociaż tam jest samochodów co niemiara, ale tu piszcie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Tu jest tabliczka znamionowa. No ale chciałbym wyczytać właśnie, ile to ma litrów pojemności. Czyli z dwóch stron chyba. Nie pamiętam, czy tam był też filtr. Filtr oleju to jest troszkę większy niż u mnie w Ducacie. Jest dłuższy, szerokość jest ta sama. Obwód. Konkretny. Tu nie wiem, czy tu nie jest do wlewania oleju. Węże już parcieją. Pompa jest na dole do wypompowania wody. Czyli jakby się tu zalało, jest tam pompa na dole. I tu pewnie z boku jest
otwór, żeby tą wodę wypompowało. Chciałbym posłuchać, kurde, jak to mruczy. Pewnie dźwięk jest zaje fajny. A już zobaczyć, jak to jeździ. To już by była bajka. No pewnie ludzie patrzą, co on... O, tu widzę nowe opaski pozakładane, czy tu już było robione coś. Ludzie patrzą, co ja tu tak skaczę po tym. No ale... Nie wiem, czy tu jest tankowanie. Tak to wygląda z góry. Zaraz idę. Drona tu puszczę chwilkę, żeby jeszcze go tak zobrazować konkretniej. Bo naprawdę jest do czego. Tu już tutaj nie ma za bardzo z tej strony. Tu nie wiem, co tutaj jest w tych, czy to pozamykane. O kurde. Czyli to dwie osoby. Jedna tam, druga tam, podnosi i idzie do góry. Myślałem, że to jest na zawiasach. Ale nie, a tu jest jakiś otwór, co to jest? Obkręca się, jedno, drugie. Dużo takich włazów jest. Trudno mi powiedzieć do czego. Tu okienko, widzę, z zawiasu wypadło. I tu na górze praktycznie. Nie wiem, czy ja tu przejdę. Przejdę. No i jestem na przodzie. Tu jest na przodzie jeszcze jakiś właz. Do całej elektryki, elektroniki, przetwornica pewnie tu jest. Ale ładnie, akumulatory. Czyli tu jest cały mózg elektroniki. No jest trochę wysoko. Spaś. Nie mówię, że jest niziutko, ale konkretnie. No i zaraz zobaczymy go z góry. Jak to wygląda. Kurde, naprawdę, ale piękna maszyna. Szyber dach ma nawet. To nie wiem, do czego tu jest. Możecie pisać w komentarzu, co wam to przypomina. Bo mi jedną rzecz. Tu jest uchwyt do holowania. No i co, zejdę teraz. Tu ma wszędzie takie uchwyty, że na dach można nawet wejść. Tu są ala piękne drzwi. Kurde. Ale pięknie. No nie, no muszę wejść. Muszę wejść. Mam zgodę właściciela. No i siedzę za sterami. Taki widok jest z okienka. Jak zwykle emocje górują, bo człowiek lata z tym telefonem po tym. Przełączniczków. Tu nie jest takie, że to jest tylko coś. No. Czy ja dzisiaj stąd wyjdę? Trudno mi powiedzieć. Co my tu mamy? Jeden pedał, drugi pedał. I tak naprawdę tu nic więcej nie ma. Kierownica. Klaksona nie ma. On, off. I teraz, czy tu jest zwiększanie obrotów, przód, tył? Trudno mi powiedzieć. Trudno mi powiedzieć. Furuno. Telewizorek. Marine Radio Telephone. Tak tu pisze. Teraz dopiero zauważyłem, że to jest drugie siedzonko dla osoby towarzyszącej. Czyli romantycznie można sobie pojeździć, później zwodować. I pytałem się właściciela, czy on to zakupił z uwagi na wielką wodę.
było oczywiście w formie żartu. Jak widać, że to jest wieczne. Aluminium wszędzie, tu tylko blachy. To będzie na długie, długie lata. Idę po drona i lecimy. Tu nie wiem, co to za skrzynia tu jest. Opa! 3 sekundy. I człowiek, patrzcie, całe to, tu ma ze 3 metry. To jest silnik. Tu jest ze 4, tam jest ze 2. Łącznie około 10 metrów. Tak to wygląda z tej strony. Przejdę jeszcze naokoło. Takie coś do muzeum. Lark V938. Tu jest podsłoneczko, to nie wiem, czy coś widać. Tu jest chyba kamera. Mogę się mylić. Dołożona chyba. Tu jest pod słońce, to będzie kiepsko widać. Patrzę na te koła, jakie tu mają rozmiary, ale tu w ogóle nie ma napisów, nic. Tutaj to wyglądają jak samolotowe te opony. Całkowicie są inne i z tyłu są inne. Ale ten przód to bajka. Tu orła nie wywinął, bo patrzę na to i idę do tyłu. No i całe tu jest jedna bryła zlana. Tutaj gdzieś przeżynięte było, coś porysowane. Czyli gdzieś coś było zaczepione. No i co, idę po drona. Zobaczymy z góry go. Jak podaje Wikipedia, Lark 5 to może 5 ton przewozić ładunku. Rok produkcji 1962. Jest to amerykańska maszyna. 8-cylindrowy silnik diesla. 295 koni mechanicznych. 2 zbiorniki paliwa, łącznie 655 litrów. Długość ponad 10 metrów. Szerokość ponad 3 metry. Wysokość 3,10. Rozstaw osi 487 cm. Waga ponad 13 ton. Prędkość na lądzie 48 km na godzinę. W wodzie tylko 18 km. Zasięg 402 bez obciążenia na lądzie, 42 na wodzie, także bez obciążenia. No i jako ciekawostka, tych pojazdów jest tylko 950 sztuk. I to siły zbrojne wojsk amerykańskich używały ich do transportu, gdzie mogli do 5 ton po prostu przewozić coś pięknego. Tak to wygląda sytuacja z tym samochodzikiem. A to jest amfibia transportowa konkretnie. No i praktycznie tu wszystko na ten temat tego samochodu, tej amfibii transportowej, co mogę powiedzieć. Prośba do wszystkich oglądających o skomentowanie, zostawienie jakiejś łapki w górę, w dół. No i tak naprawdę to wszystko.
Dzięki za oglądanie. Dalej będzie następna atrakcja, którą spotkałem po drodze. Można zobaczyć, co to jest, oglądnąć. Dzięki śliczne. No i coś takiego przed samym Zwoleniem, dokładnie po lesie, przyhaczyłem tu za tymi krzaczkami. Jak zwykle złomnica. Ziz, jak dobrze czytam. Kurde, ile to musi mieć lat. Tu są na piórach zawieszenie. Wał. Tylno-napędowy. Piękna maszynka, fajna. Tu jest znowu złomnica. Pewnie by się coś fajnego jeszcze tutaj dorwało. Przejdę z drugiej strony. No tu już niestety nie widać. Za tymi krzaczkami. I jeszcze pod słoneczko. Szkoda. Jedynie z tamtej strony. Coraz więcej przy drodze, na złomnicach. Widać takie perełeczki fajne. Zaraz zobaczę, czy jest otwarte. Tylko muszę samochód zamknąć i wejdziemy, zobaczymy, oglądniemy go szczegółowo. Tu pan fachową wiedzę ma, czyli to wszystko odnowione było, robione? Tak. To jest ZIS. Zaraz zobaczymy, czy coś jest napisane. Tu są stałe hałasy przy tej drodze, bo widzę, że tylny napęd, bo wał jest do tyłu. Jeszcze na piórach. Malowany był w tamtym roku. Nie, 2 lata temu. No, ładnie. A w środeczku jak tam wygląda? No, w środku. Jeszcze ok? Ale silnika nie ma. Zjęty silnik, skrzyni nie ma. To jeszcze było, no to coś tam, taka tutaj reklama, nie? Bo to no, to pojazdów, nie? Jak się jedzie zrobi, to każdy spojrzy, nie? I się niektórzy zatrzymają no. Nawet. Fajna maszyna. Jeszcze zdrowa tu blacha taka. No, to jest na tyle lat. To jest na ramię to, widzę. No, kolega tu jakby to tam na nockach robił. Tutaj malowali ją i tutaj. Czyli oryginalne. A siliczek i skrzynia to sprzedane, czy jest gdzieś? A nie wiem. Nie wiadomo. Szkoda, że nie wiadomo, jaki to jest ten ZIŁ. Ja byłem w Estonii. No trochę było tych samochodów, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy to widziałem coś podobnego. Ja bym sobie jeszcze tam w środku zobaczył, jak to wygląda. Jakoś się wdrapiemy. To jest czeski ta maszynka, ten dźwig. To wszystko na chodzie, te dwa? Tak. A to co to jest? To cudeńko. Właśnie ten. No to jest ten. Na starze. Na starze, a. Kurde, piękne. A też na chodzie? Tak. Tu mamy Liaza czeskiego. I tu. O kurde, no rzeczywiście. Ale kurde, ładne.